że się wle. Właśnie jesteśmy na śniadanku w dniu ważenia w Blue Mountain, więc już parę godzin do ważenia, ja tylko espresso, ale jak zawsze Blue Mountain, tam przypomniałam w serce pytanie, najlepsza kawka tylko w szklarskiej porębie Blue Mountain. Piotrek, to jest kino akcji, ciebie tu nie powinno być. 20 TVP Sport od 18.15 na kanale sportowym, transmisja. Możesz coś powiedzieć. Mi się to podoba, wszystko jest na miejscu. Ja, tutaj, wiesz. Rower, który jest spinningowy, basenik. Sauna, Margi, jacuzzi, Margi na zewnętrznym basenie. No idealnie, no. Patryk zresztą wie lepiej. Słuchaj, teraz jak się jest... Słuchaj, ja mam na ciebie już dobrej mamy razem, tak? Żeby tylko coś zdjęć. Jest dobrze, podskór jest strzał. Świeżo po saunie, jest to zakupicie. Ale definitywnie ma dobro. Będzie bus. Jedziemy na ważenie do hali, bo zaczyna się ważenie telewizyjne 19, no żebyśmy tam byli przed 19, a dziewczyny pokażą jak wychodzić, żeby się nikt nie spóźnił. 20 po 6 jesteśmy wszyscy na dole. Do tego czasu tam, nie wiem, jest lunch po ważeniu, kolacja jest długo, także spokojnie się skończy ceremonia oficjalna ważenia i każdy na kolację zdąży. Będzie przy 7? A dziś co robicie? Nie wiem, właśnie sam jakiś centymetr przykładamy Kamilowi, Kamil się pręży. Widzisz, urosły mu ręce, u siebie mu ręce. U siebie przez publiczność, że ma dłuższe ręce niż normalnie. Niesamowite. Ale proste. Ile teraz ile? Powiedz, że słabe, jak powiesz, że słabe, to potem jak przekaż, to się nic nie stanie. No właśnie, nie? To zawsze każdy mówi, że w dobrej formie jest. No, także bez formy słabe są po prostu się. Tak, możemy się na chwilę prosić? Na razie pokazał mi tylko Robert Kłodzęcewski. Jeszcze szejka masz zrobić. Nie żałuj sobie. Jak Marcin będzie miał jakieś pretensje, to możesz przysiąść do Marcina. Marcina się pytał, ile tego mogę mięsa, nie? Nie za dużo, ja mówię, ci wszystkiego je. Zostaw żyć Krzysiowi. Smako. Po kolei ładujemy tak, jak zaplanowaliśmy, poszły dwa posiłki, więc nawadniam się cały czas, piję wodę, więc wszystko ładujemy. O 16 kolejny posiłek, więc teraz prawie dla odpoczynku. Bardzo fajnie, przytulnie przede wszystkim. I piękna zima, także super. Stres gdzieś staram się tam odreagować w sposób taki naturalny. Troszkę telefonu, troszkę czytać książkę, troszkę telewizorka, cisza, spokój. I przede wszystkim harmonia. Jakiś stres jest, czy jeszcze nie? Nie, no stres to raczej nie, bo to już raczej doświadczenie, gdzie to by była, to może pierwsza walka, to wiadomo, to tydzień wcześniej są myśli, cały czas głowa pracuje, a teraz to już raczej doświadczenie i wiadomo, jutro przyjdzie czas na ten stres i myślę, że się zacznie wszystko kumulować. Jak to mówią, głupiec się tylko nie boi i zacznie się jutro. To moja okolica, 12 lat w szklarskiej. Dziś łącznie mieszkałem, a tutaj warunki, no to myślę, jak dla sportowca nic lepszego być nie może. Piętro wyższe. No. Dobrze, w porządku. Wszystko gra. Zobaczymy jutro. To dwa pokoje to jest kurwa wypas, to mi nie będzie chrapał. Czyli to warunki okej? Okay. Mogą być. Nie no, okej. Okay. Ale jesteś masa, idziesz na ważenie. Coś jeszcze? Coś nie jeszcze? Nie mam zniszczyć w ust, tak żeby wymagnąłem. Ja już wygrałem. Tak, dobra. Serdeczne podziękowania dla włodarzy miasta, serdecznie podziękuję tutaj wszystkim naszym partnerom, poczynając od Blue Mountain Resort, bo nie ma co ukrywać, bez pomocy Rafała, Darka, właścicieli tego pięknego hotelu, w którym mieszkają zawodnicy, absolutnie to jutrzejsze przedsięwzięcie nie miałoby szans się zmaterializować.
Trzy rundy, trzyminutowe, Martyna Bruch kontra Aleksa Skubicki. Trzy rundy dwuminutowe, Kadeć Antosz kontra Bruch. Bordewicz czy Gryckiewicz? Tomasz Nowicki. Walk, 15 zwycięstw Bartłomieja Wańczyka. 103 kg, 250 gramów waży Jakub Sosiński. Walka rewanżowa, kategoria ciężka, 6 rund. Co do pierwszej walki, to nie było, przecież ja się dowiedziałem też 3 tygodnie, to mi się wydaje, że max, nie? 4 przed walką. Wy macie słabą pamięć, bo dzwoniliśmy do was 6 tygodni wcześniej, ale zapomnieliście. I dopiero po drugim telefonie zostało zapamiętane. Walka ciężka, pierwsza walka była ciężka dla nas dwóch, to może gdzieś tam wypadło z głowy. Jakie było pytanko? Bo walka właśnie. 77 kg, 100 gramów wnosi na wagę Patryk Szymański. Ciężki czy Szymański? Walka wieczoru grali Nembe Boxing 9 Spring Punch. Takundo Galowa Argentyna. Kontra Robert Karał Parzyczewski Polski. Tak jest, zaproszony ze wszystkich zawodników, a jutro zapraszamy Państwa przed telewizory. Sprint Punch Boxing Night 9, 18.15 na całym świecie za darmo, YouTube'owy kanał sportowy. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.